Halo, halo, cześć, dzień dobry. Z tej strony Nexion i moi drodzy, od razu na samym początku umówmy się, że jeżeli pod tym odcinkiem dobijemy 5000 łapeczek w górę i 412 milionów subskrypcji, to... Nic się nie stanie. Zaczynamy. Ostatni draft, jaki się pojawił na kanale, czyli ten draft w 30 sekund, to był gwałt na oczach każdej osoby, która włączyła w ogóle ten film, za co przepraszam, ale dzisiaj postaramy się poprawić, moi drodzy, ponieważ dzisiaj wieczorem wraca... Kaszanka! Zatem ułożymy sobie draft złożony tylko i wyłącznie z zawodników, z zespołów, które właśnie występują jeszcze w tej Lidze Mistrzów. I mamy formacje, kurczę, no nie powiedziałbym, że są jakieś tragiczne, ale ja lubię formacje, gdzie są skrzydła, chociaż w meczu w rzeczywistości gram 4-2-3-1, więc no dobra. Weźmy sobie, chyba pierwszy raz w drafcie wybieram formację bez skrzydeł i zaczynamy, moi drodzy. I na sam początek mamy... Mamy Hulita. Chciałem powiedzieć, że Cristiano Ronaldo, bo on oczywiście w Lidze Mistrzów jako jedyny jeszcze z tych zawodników występuje, ale to będzie Hulit, bezapelacyjnie. A jakby ktoś z was przespał ostatnie miesiące, to przypominam, że do wyboru mamy tutaj zawodników z Ajaxu, Barcelony, Juventusu, Liverpoolu, Manchesteru City, Manchester United, Tottenhamu i Porto. I zaczynamy sobie z grubej rury, bo Atletico nie gra, Real nie gra, Liverpool gra jak najbardziej, ale nie... Okej, dobrze, czyli Roberto Firmino, no tutaj nie było innej opcji, zatem mamy dwóch środkowych napastników. Nie będzie. Kolejny zawodnik to teraz będzie Manchester City. Manchester City jak najbardziej może być i będzie to Kevin De Bruyne. Zatem Kevin De Bruyne zapraszamy do drużyny. Mamy ligę angielską, więc w sumie to jest raczej logiczne, mamy aż cztery zespoły z Anglii, więc... Jest to prawdopodobne, ale tutaj nie mamy żadnego, absolutnie żadnego zawodnika, który by jakkolwiek pasował, więc weźmiemy sobie Andersona Taliskę, bo tak, bo jest Brazylijczykiem i mam jego ulepszoną wersję karnibalową we własnym klubie, a tutaj mamy Fernandinho, zatem trochę taki Manchester City draft. Ostatnio jak robiliśmy draft z zawodnikami Manchesteru City i Chelsea, to poszliśmy naprawdę, naprawdę daleko, a tutaj kolejne karty, to jest Porto! Już miałem mówić, że nikogo nie ma, chwila, przecież tutaj jest Porto! Danilo Pereira, zatem zapraszamy Danilo Pereira do naszej drużyny, czas na lewą obronę i może taki Robertson? Nie, nie ma Robertsona, ale jest jak najbardziej ten lewy obrońca, którego nazwiska nie chcę wymawiać, bo chcę mieć jeszcze język w całości. I wybierzmy sobie teraz dla równowagi kogoś po prawej stronie i jest João Cancelo, jest jeszcze Trent Alexander-Arnold. Kurczę. No ten João Cancelo kusząca opcja, ale jednak wezmę sobie Trenta Alexandra-Arnolda. No bo ładnie się tutaj będzie zgrywać, a nie grałem nigdy tą kartą, więc jak najbardziej możemy spróbować. Kolejne kluby i tym razem mamy do wyboru Pique. Tylko i wyłącznie Pique, kurczę, w ogóle dobra statystyka. Jak na razie tylko i wyłącznie jeden zawodnik się nam trafił nie z tych klubów, które jeszcze grają w Lidze Mistrzów. Sergio Ramos oczywiście odpada, ale nie odpada nam Davinson Sanchez 89 w wersji dynamicznej z Ligi Mistrzów. W ogóle fajnie się złożyło, mamy dwie karty właśnie te dynamiczne za Ligę Mistrzów, więc ładnie to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o bramkę, kurczę, o nie, jest Claudio Bravo, halleluja, mamy Claudio Bravo, zatem Claudio Bravo trafia do naszej drużyny. Kurczę, no ewidentnie angielska, ewidentnie tutaj Liga Angielska przeważa jak w drafcie, tak i w Lidze Mistrzów. Ale teraz tutaj jest naprawdę, naprawdę ciężki wybór, bo jest Messi, bo jest Chiellini i jest Bentancur. No i Messi... No Bentancur... No nie, moi drodzy. Bierzemy sobie Messiego, tym bardziej, że karta jeszcze z Ligi Mistrzów, więc w ogóle możemy zrobić sobie tak, że karty z Ligi Mistrzów też mają w jakikolwiek sposób pierwszeństwo. Ale tutaj to zaraz będę płakał, bo byłby Varane Toty, ale nie ma Varana Toty, no... Coutinho w wersji urodzinowej na pozycji SPO może być naprawdę, naprawdę ciekawą opcją. Barcelona jeszcze w Lidze Mistrzów gra, więc jak najbardziej Barcelonę możemy sobie tutaj wybrać. Jezus Maria, Maradona 98. Tu nawet nie zaglądam, kto tam jeszcze był. To jest przegięcie pały po prostu, żeby taki zawodnik wpadał do składu jeszcze z Hulitem. Masakra. Kolejne karty i kolejna karta Toty. A my tej kolejnej karty Toty nie wybierzemy. Ale za to sobie wybierzemy chyba raczej Sané, tak nawet pod overall, bo Rafinha no teoretycznie mógłby być, ale chyba wolę jednak tego Sané, tak chociażby patrząc pod kątem wielkości overalla. Kolejna karta, tym razem to będzie Sterling albo Mahrez, któryś z tych dwóch zawodników i to będzie raczej Raheem Sterling, zatem Raheem Sterling zapraszam. No i tu jest problem, mamy sporo skrzydłowych, tylko my tych skrzydłowych nie możemy wykorzystać. Alessandro Del Piero, trzecia ikona. Ta ikona nam kompletnie nie pasuje ze względu właśnie na lewe skrzydło, ale trzecia ikona musi w składzie być, zatem Alessandro Del Piero. No zgrania tutaj, kolego, za dużego nie masz, ale ikona to ikona, trzeba wziąć ikonę zawsze i wszędzie, ikona brana będzie, a tutaj...
Boyd, bo ma najwyższy overall. Zatem kolejne karty. Kolejne karty i kolejne szanse na zawodników z klubu grających jeszcze w Lidze Mistrzów. To jest James Milner. Jak najbardziej Milnera możemy sobie ukraść do naszej drużyny. Co więcej, Milner nam teraz rozwiązuje taki drobny problem ze zgraniem. Kolejny zawodnik to będzie Ahmed Musa, bo overall, po prostu. Nie będę nawet tego tłumaczył, to chyba każdy dobrze wie i rozumie, dlaczego właśnie po tego zawodnika sięgnąłem. Kolejne karty. I po raz kolejny tak średnio bym powiedział, żaden z tych klubów nie gra w Lidze Mistrzów, tak więc Lala. Zapraszamy Lalę do drużyny i ostatnie dwie szanse. Chciałbym, kurczę, lewego obrońcę z Ligi Angielskiej. No nie obraziłbym się za lewego obrońcę z Ligi Angielskiej, bo on by tutaj ładnie się wbił do składu, okej. Może być też Smalling, jak najbardziej może być Smalling, to no mam do wyboru albo Manchester United, albo Liverpool, ale wolę Smallinga raczej z tej dwójki. I Smallinga możemy ewentualnie dać tutaj i to już ma zgranie, to już ma ręce i nogi. Kurczę, teraz sobie uświadomiłem, że w sumie to bardziej to wygląda tak, w ten sposób. Tak, to zdecydowanie lepiej wygląda. Przeoczyłem tego pikę, przepraszam. Dobra, ostatnia karta. Ostatnia karta i ostatnia szansa na kogoś potężnego. No, Roma nie gra. No nie. Zatem Gigi Donnarumma. Tylko i wyłącznie ze względu na overall. Jest całkiem wysoko oceniony draft, całkiem ciekawe karty. Teraz to trzeba jakoś spróbować w miarę racjonalnie rozłożyć. A z tym będzie problem. Wszystko ustawione, moi drodzy, i w trakcie rozgrywania spotkania będzie to wyglądać następująco. Czyli Kevin De Bruyne będzie tym typowym SPO. Na lewym skrzydle będzie Maradona, na prawym skrzydle będzie Messi. Messi się pojawi w zamian za Milnera, a Rudkulic zostanie przesunięty jako ten środkowy pomocnik defensywny, który też się będzie włączał jednak do ataku. No Rudkulic to jest karta piękna. No nie mogę się doczekać, aż odpadnę w pierwszej rundzie, mając takiego zawodnika u siebie w składzie. Czas jeszcze oczywiście wybrać menedżera i ktoś, kto nam da chociaż jeden punkt zgrania, bardzo proszę. Nie? O, jest jeden punkt zgrania i wtedy będzie draft 189 i bardzo fajnie i wszyscy zadowoleni. Dosłownie jeden punkt zgrania, bo Fernandinho. Zatem ja jestem zadowolony, mamy podsumowanie naszego drafta i moi drodzy, Messi, Maradona i Trent Alexander-Arnold. Summa summarum, 189 oceny ogólnej drafta, 5 zawodników z Manchesteru City, 4 z Brazylijczyków, a aż 10 to zawodnicy Premier League. Tak więc po raz kolejny to powtórzę, ale dominacja Ligi Angielskiej. Zatem wszystko mamy ustawione, wytyczne, taktykę, czas rozpocząć ten draft i Boże, błagam, on tak czy siak jest kamera, więc na 100% już będzie lepiej. Halo. Udało się nam w końcu znaleźć przeciwnika, nie wiem o co chodzi, każdy wychodził w trakcie wyszukiwania meczu. Mniejsza z tym, moi drodzy, tak teraz mnie naszło, czy chcielibyście zobaczyć też taki draft na kanale, ale w wersji z Ligi Europy? Tak wiem, Liga Europy nikogo nie interesuje, ale może taki draft by was zainteresował, zatem liczę na komentarz. O, cholera jasna, przeciwnik ma dobry skład i ma 4 ikony, z czego ma lewa Jaszyna na bramce i co do Jaszyna są opinie mieszane, ale wydaje mi się, że na pewno jest lepszy niż kurde blade Claudio Bravo. Zatem czas wprowadzić nasze zmiany w życie. Jezu, to znowu się stało, na całe szczęście nie. Trent Alexander-Arnold zagrywa górną piłkę do Rudkulica. Rudkulic, czy ty będziesz tutaj pierwszy? Jest pierwszy, jest dośrodkowanie w pole karne, teraz tylko ktoś musi do tego doskoczyć. Nikt nie doskoczył. Ojojoj, Rashford. O, ależ nas przeszedł bardzo łatwo. Na całe szczęście poprzeczka. Okej, rzut rożny De Bruyne i tutaj jest Rudkulic, ale... Kuźwa, De Bruyne chciał wkręcać. Po 45 minutach nie istniejemy na boisku. Teraz Maradona! Nie! Poprzeczka w ogóle miał być Krokiet. Dlaczego nie wszedł tam Krokiet? Nie wiem, ale tam jest Hulit! I Hulit nie dotarł do piłki. Nie było też spalonego niestety. Douglas Costa. 89 minuta. Ja. Przed chwilą mogliśmy prowadzić. Czuję trochę niesmak. Czuję naprawdę trochę niesmak, tym bardziej, że ta akcja... No dobra, była składna, co ja mówię. Na pewno była bardziej składna niż jakakolwiek moja w tym meczu. Rzut rożny to kolejna szansa na bramkę dla Rudkulica. O ile teraz nie będziemy wkręcać! Dobra, nie Rudkulic! Nie musi być Rudkulic! Jak nie on, to może być też ktoś inny. Chris Smalling. Okej, mamy Rudkulica. W ogóle kamera jest za wysoko. Mniejsza o to kto, mniejsza o to w jakim stylu, najważniejsze jednak, że ta piłka do siatki wpadła i mamy tym samym... O nie, zaraz możemy nie mieć. No już nie mamy tego prowadzenia, jasna dupa!
Kick of Glitch to jest coś, co kocham najbardziej po prostu. W sensie, wtedy mi się raduje serduszko. Serio. Messi, kolejne dośrodkowanie! Mój Boże! Jezus Maria, co za bramka! Przecież to jest w ogóle niepojęte! Ależ cudowny wolej! No, prawie jakbym siebie widział! Messi! Messi, 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 Enkara Messi, Enkara Messi! O nie, to będzie gol, to jeszcze jak... Fuck! Jezus Maria! Hulit! 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 A! Okej, jeszcze ostatnia szansa. To jest ostatnia szansa, tylko dlaczego Maradona? Dlaczego Maradona? Dlaczego Messi na te główki lecą, a nie właśnie Hulit? No to już jest koniec, niestety. Ostatnia minuta tego meczu, a to przeciwnik miał... Fuck! Jestem zły! Serio, teraz jestem zły, naprawdę. Ale Kick of Glitch to jest absolutnie chyba coś, czego... Nienawidzę. Absolutnie nienawidzę. Jezu, naprawdę przepraszam. Jest mi aż głupio, że to jest znowu drugi raz z rzędu, że to jest pierwsza runda. Serio, ja się czuję... ewidentnie zbity z tropu. Dobra, to nie wiem, co ja mogę... Może powiem swoje typy chociażby. A może trafimy żeton drafta w paczkach? Na pewno tak będzie. Na pewno w srebrnej paczce trafimy żeton drafta. Pominijmy to. Moi drodzy, co do moich typów na... Ligę Mistrzów. Na awans. Będę mówił o awansach. Wydaje mi się, że w obecnej edycji Ligi Mistrzów chyba już dość było niespodzianek. Takich naprawdę spektakularnych rzeczy. I raczej jednak teraz mimo wszystko awansują te zespoły, które są po prostu, no szczerze mówiąc, no faworytami. Zatem obstawiam Liverpool. Obstawiam Manchester City. Obstawiam Barcelonę. No i Juve. No i raczej Juve. Absolutnie nie ukrywam. Jako osoba teoretycznie bezstronna, będę trzymał tutaj kciuki absolutnie najbardziej za Ajax. No i za zespoły z Ligi Angielskiej. Mimo wszystko żałuję, że City trafiło na Totków. Jakby się fajnie rozbiło tak, że każda drużyna z Ligi Angielskiej by była osobną, w osobnej parze i później by wszystkie awansowały, to już by był kompletnie pogrom. Niemniej jednak, no bardzo bym chciał, to by była piękna historia, jakby Ajax zdobył Ligę Mistrzów, a tak poza tym to standardowo, jako że jestem kibicem Chelsea i Ligi Angielskiej, najczęściej oglądam tę ligę, tak więc standardowo, tak jak mówię, ja trzymam też kciuki za zespoły po prostu z Anglii. Zatem, moi drodzy, to by było na tyle. Przepraszam, serio. Do widzenia. Nie no, ale serio, przepraszam.